Hej siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Widzicie, że jestem nieogarnięty, nie bez powodu, bo dopiero co wstałem. Nie pytajcie dlaczego, tak późno. Odpowiedzią na wasze pytanie jest Netflix. Siedziałem też późno wieczorem przy komputerze i montowałem zaległe filmy. Trochę mi się jednak nazbierało tych filmów, więc muszę to nadrobić. I przy montażu filmów zauważyłem, że obiektyw jest brudny. To jest ten problem, że na ekranie aparatu nic nie widzę, a na obiektywie są jakieś zanieczyszczenia. Ale się okazało, że to nie na obiektywie są te zabrudzenia, tylko na aparacie, między obiektywem a aparatem. Teraz, jak widzicie, są jeszcze te zabrudzenia, a zaraz je usunę. Przed chwilą jak nagrywałem, to chyba tych plamek nie było widać. Natomiast, no, jeżeli tak przyciemnię obraz, no to widać te plamki i niestety jakość filmów później pogarsza się. Jeszcze, żeby wam pokazać, jak to wygląda na filmie już skończonym, to teraz włączyłem na telewizorze mój stary film i jak możecie zobaczyć, w tym miejscu jest takie coś. Teraz pewnie na ekranie też jeszcze to widzicie, bo jeszcze nie czyściłem. Ale to jest właśnie ten problem, który zauważyłem dopiero podczas montażu, a montowałem z jakimś opóźnieniem, więc już miałem nagranych kilka filmów. I teraz jak przyciemniam, to możecie zobaczyć, że jeszcze to widnieje. Dlatego biorę się za czyszczenie, żeby w końcu następne filmy mogły być lepszej jakości. Okej, już ogarnąłem, także zaczynam dzień na spokojnie. Oczywiście będę trochę montował. Muszę chyba się ogolić, bo już mam bardzo długie włosy. Jak widzicie, co prawda farbowałem, już więcej farby chyba nie mam, więc jak ja ogolę, to będę miał pół czarne, pół blond włosy, więc to nie wiem, czy po prostu nie zgolę tak do minimum, żeby coś tam wystawało, ale żeby całkowicie mój kolor brody powrócił, bo tak to będzie dwukolorowa, będzie dziwnie to wyglądało. Także mój dzień w weekend tak wygląda, żeby wszystko nadrobić na spokojnie i będziemy korzystać z ładnej pogody, bo też jest ładna pogoda i zmontowałem w końcu ten daszek na balkonie, więc jak wyjdzie tylko słońce, przed chwilą było, teraz się trochę schowało, to będę sobie leżał i odpoczywał, a już na dniach czeka mnie operacja. Nie będę mówił na co, po prostu będę miał chwilę czasu dla siebie, żeby później odpocząć, ponieważ nie będę mógł za bardzo się ruszać, wysilać i będę musiał znowu zrezygnować z siłowni. Więc to, co zbudowałem do tej pory, niewiele zbudowałem, ale jednak powróciłem trochę do wyników, nie powiem, że formy, do wyników sprzed tych wszystkich przerw, powiedzmy, przed koronawirusem, co były przerwy na siłowni, nie mogłem ćwiczyć, no to powiedzmy, że trochę wróciłem do tego, co podnosiłem wcześniej, natomiast no sylwetkę też będę musiał jeszcze trochę popracować i postanowiłem, że te dwa tygodnie, prawdopodobnie będę miał dwa tygodnie wolnego, to po prostu wykorzystam na ułożenie sobie jakiejś, powiedzmy, diety albo dbania o miskę tak zwaną i zobaczymy, jaki będzie efekt. Nagram filmy z tego, mam nadzieję, że będę miał chęci i będzie co nagrywać, także mam nadzieję, że też będzie wam się podobał ten film. Także idę się szybko jeszcze ogarnąć brodę i to zaraz. Witajcie, ja już jestem po treningu. Pierwszy raz zabrałem ze sobą aparat. Dzisiaj jest ostatni trening, który zrobiłem przed moją operacją.
zostawiłem zegar, o teraz się trochę przestawiło, ale było 20:20, a jest godzina 23:00 równo, także prawie 3 godzinki na treningu zrobiłem. I pierwszy raz wziąłem aparat, tak jak mówiłem, pierwszy raz wziąłem aparat na trening, chciałem trochę nagrać. Nie brałem też statywu, ani tego ręcznego takiego, który się ustawia, ani tego stabilizatora, który jest automatyczny, bo jeszcze to nie jest ten moment, w którym powiedzmy sobie szczerze, mogę chodzić z aparatem wszędzie i się nie stresować tym, że ktoś na to patrzy. Na początku zrobiłem serię, chyba z dwie serie na biceps i dopiero później poszedłem po aparat. Co mi się udało nagrać? Mam nadzieję, że kilka ćwiczeń. Też tutaj właśnie na tej siłowni jest bardzo ciemno. Fajnie to wygląda, jak się ćwiczy i na gołym okiem jak się patrzy, no to wszystko widać. Natomiast aparat zbiera trochę inaczej światło. Mam nadzieję, że obrazki, które nagrałem, spełnią wasze oczekiwania, moje również. Na przyszłość zamierzam nagrać kilka filmów po prostu, nawet zwykłe vlogi, które będę nagrywał. Chciałbym, żeby były z siłowni, także mam nadzieję, że mi się uda na przyszłość ustawić tak aparat, żeby na tej siłowni było ok. Także ja się zbieram do domu, jest 23:00, jutro na 8:00 muszę być gotowy, na 8:30 mam operację, o 8:00 muszę być na miejscu i jutro wam dogram, jak wyglądam ogolony. My się widzimy jutro, natomiast na filmie to będzie zaraz. Ja wyglądam tak, zaraz po obcięciu. I sami ocencie, czy tak wygląda lepiej, czy jak mam dłuższą brodę. Z tym, że dłuższa broda, to bym musiał do barbera iść, żeby to porządnie przyciął, bo tymi narzędziami, które mam w domu, nie za bardzo też mogę. Moje maszynki, czyli ta jest do włosów, ta jest w sumie do brody. I ta jest do brody, z tym, że zauważcie, ona ma tylko skalę do 10. Nie wiem, czy to jest 10 mm. Natomiast to jest największa długość brody, jaką bym mógł zrobić, więc no, postanowiłem, że będę golił tą maszynką. I tutaj zauważyłem, że też jest do 11 wyskalowana. I zacząłem golić po prostu na 11, na 10. Problem w tym, że gdzieś mi uciekło, bo jeszcze kilka tych końcówek mam, te są do nosa, ale zapomniałem, bo wyciągałem inną końcówkę i spojrzałem na skalę w tej końcówce, a tu jest do 21 wyskalowane, także mógłbym sobie zrobić dłuższą brodę, z tym, że no właśnie gdzieś mi to uciekła, ta końcówka, i zrobiłem brodę tak jak teraz.